Piotr Stramowski już nie kryje się z uczuciem. Na premierze Pokusy pojawił się z nową ukochaną. Piotr Stramowski jakiś czas temu rozstał się z Katarzyną Warnkę i dziś układa sobie życie u boku Natalii. Aktora kilkukrotnie przyłapano na spacerach z nową wybranką, a teraz najwidoczniej ich związek wkroczył na nowy poziom, bo Stramowski zabrał ukochaną na premierę Pokusy. Piotr Stramowski przez wiele lat był ukochanym Katarzyny Warnkę i do pewnego czasu obydwoje uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par w showbiznesie. W zeszłym roku okazało się jednak, że krążące od jakiegoś czasu plotki o kryzysie w ich związku okazały się prawdą, bo Katarzyna i Piotr ogłosili rozstanie. Aktorzy opublikowali lakoniczne oświadczenie w mediach społecznościowych, a jakiś czas później u boku Stramowskiego zaczęła pojawiać się tajemnicza Natalia. Jak udało się ustalić Pudelkowi, kobieta jeszcze do niedawna zajmowała się scenografią, a w jej dorobku znalazł się m.in. film Fighter, w którym występował także Stramowski. Obecnie kobieta rozwija karierę na Instagramie, gdzie promuje się jako neuromentor. Z jej profilu można również dowiedzieć się, że pomaga w łamaniu schematów systemowych dla pełnego życia i prosperującej marki. Stramowski kilkukrotnie został przyłapany z nową ukochaną na romantycznych spacerach po Warszawie i stołecznych knajpach. Jak można było podejrzeć na zdjęciach paparazzi, parze udało się wspólnie odwiedzić kebaba, burgerownię i zakosztować kawki na świeżym powietrzu. Zobacz, Piotr Stramowski randkuje z nową ukochaną, nie szczędząc jej czułości, obiad w burgerowni, romantyczny spacer i kawka na wynos, zdjęcia. Wygląda na to, że po randkach w plenerze przyszła pora na ścianki, bo Piotr zabrał nową ukochaną na premierę Pokusy Marii Sadowskiej. Mimo że aktor na ściance pozował głównie obok swoich kolegów z ekranu, to za kulisami można było dostrzec towarzyszącą mu Natalię. Stramowski na wyjątkowe wyjście zaprezentował się w ciemnym garniturze z połyskującymi klapami, który zestawił z białą koszulą i cienkim czarnym krawatem. Wybranka aktora postawiła z kolei na ultrakrótką małą czarną, którą połączyła z eleganckim błyszczącym płaszczem i skórzanymi kozakami za kolano. Nie zabrakło również wyrazistych dodatków, czerwonej kopertówki, ognistych ust i pasujących do całości krwisto-czerwonych paznokci. Ładnie razem wyglądają,